Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie bączki. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszego wspólnego modlenia się w nowennie pompejańskiej. Co to mamy, kochani, dzisiaj za serce? Szczerze wam powiem, nie pamiętam. Już muszę zajrzeć tutaj do mojej ściągi. A, mamy dzisiaj bardzo piękne wezwanie. Mamy dzisiaj serce włócznią przebite. Kochani, faktu myślę nie muszę wam opowiadać, bo wiecie doskonale, o co chodzi. To jest takie miejsce, o którym mówiłem już bardzo wiele razy, bo to jest dla mnie osobiście jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym sercu Pana Jezusa. Czyli to, że On po swojej śmierci zostawił otwarte, całkowicie otwarte swoje serce, żeby można z niego było zabrać, co się tylko chce. Kochani, to jest taka prawda duchowa o takim sposobie bycia, o takim sposobie kochania, gdzie człowiek mówi tak: kocham i zostawiam ci otwartą drogę, żebyś w tej miłości wziął ode mnie, co ci się tylko będzie podobało. Jakby nie postawię ci nigdy żadnych granic, nie powiem ci, że już nie, tylko zawsze jestem w ogóle dyspozycyjny i możesz w ogóle brać, co chcesz. To jest, kochani, trochę kontynuacja tego, co wam mówiłem, kiedy mówiłem, że On był właśnie aż do śmierci posłuszny, w sensie, że to serce nie zrezygnowało. A tu jeszcze jest nie tylko, że nie zrezygnowało, tylko wystawiło, że tak powiem, do wzięcia, wystawiło na sprzedaż, znaczy nie na sprzedaż, bo to za darmo jest, wystawiło w gratisie wszystkie rzeczy, które miało w środku. Co to jest w ogóle po prostu za kochanie? Co to jest za serce wielkie, które pozwoliło sobie otworzyć Bóg i zostawiło ten otwarty Bóg, żeby tak było już na zawsze? Może dzisiaj trzeba się po prostu wpatrzeć w to serce i zagarniać dzisiaj. Właśnie, kochani, jak się modlicie, zagarniajcie dzisiaj z tego serca, bo ono jest otwarte i Pan Jezus go nie zamknął. Więc cokolwiek tam prosimy, o cokolwiek go tam wołamy, to bierzmy, ile tylko się da. Kochani, modlimy się, a nie lenimy się. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się jutro. Z Bogiem, pa!